egipskie bity. Dawaj, Igor, zagramy jakiś numer. Zobacz, to jest Snoop Dogg, mordo. To jest prawdziwy, najprawdziwszy Snoop Dogg świata. Igor robi dobry beat. Taki temacik dziś do mnie zajechał. O, a gdzie obiektyw? Jest Sony ZV-E10 z wymiennym obiektywem, stworzony dla vlogów. Głównie chodzi mi o to, że mam możliwość wymiennych obiektywów. I zamówiłem sobie bardzo szerokokątny obiektyw 10-18. Tylko pytanie, co z nim? Nie no, jedna paczka była. Papiery. O, jest puszek. Jest puszek. I powiedzmy, że jest bateria chyba. Tak. A tu mamy samo body. No tak, wszystko super, tylko gdzie jest obiektyw? Kurde, liczyłem, że już przetestuję to na szybko. Dzisiaj. Ciężko się wraca do rzeczywistości po powrocie z wyjazdu. Trudny powrót, bo 8 godzin opóźnienia lotu, ale najważniejsze, że bezpiecznie się dotarło. Dzisiaj przyszło mi Sony ZV-E10, bezlusterkowiec z wymienną optyką, czyli można sobie dobrać obiektyw. Były zestawy też z obiektywem 16-50 i po rabacie kosztowało 3000 chyba 150 zł. Ja kupiłem samo body po rabacie za 2400, tak, 2400, a obiektyw ten 16-50 właśnie jadę go kupić. Znalazłem gościa, co ma za 300. Oczywiście zamówiłem sobie obiektyw 10-18 od Sonego. Kurde, droższy niż ten aparat. Żeby przetestować, zobaczyć, czy jest tego warty, żeby sobie mieć ten szeroki, ultra szeroki obiektyw. Ale przyszedł mi dzisiaj sam aparat. Obiektyw rozumiem, że pewnie dojdzie jutro. Obiektyw zakupiony, 300. Jest ZV-E10. Elegancko. Jak to wpinamy? Już? No i co nam z tego wyjdzie? Mamy prawdopodobnie XAVCS HD 1080p, 50 klatek. Odpalam nagrywanie. Mamy otwarty szyberdak, więc być może dochodzą jakieś szumy, a być może nie. Teraz wydaje mi się, że nie mamy w ogóle żadnej stabilizacji, jest wyłączona i mamy szerszy kąt, czyli trochę bardziej rozlegle mnie widać. I tak jest wąsko porównując do kamery sportowej, niestety. Tu jest Action 4, a tutaj jest ZV-E10. No jest drastyczna różnica. Chociaż zawsze podoba mi się, kurde, ten look w tej takiej kamerze. Bardziej profesjonalny, jest fajny ten look. Kolorki, to wszystko jest takie miłe. No dobra, tak jak sobie teraz jest w aucie, to podoba mi się. Ciekawe, jak mikrofony zbierają. Jeszcze raz porównamy z kamerą sportową. No to z kamerą sportową nie ma porównania. Teraz chyba Action 4 ma kąt 12 mm. A tutaj strzelam, że będzie około 20 po zastosowaniu aktywnej stabilizacji obrazu. Ta stabilizacja, z tego co widziałem już gdzieś tam na internetach, nie działa za dobrze. No ale zawsze lepiej trochę mieć tej stabilizacji niż nie mieć wcale. Przejadę się gdzieś i spróbuję coś w ruchu nagrać. Do vlogowania no to jest za wąski w dalszym ciągu kąt. Tak jak mówiłem, byłoby spoko, gdyby nie aktywna stabilizacja, która zawsze zmniejsza pole widzenia. Dobrze, teraz będę jechał, więc coś tam może czasem potrząsnąć. Zmieniają się warunki oświetlenia. O, tak, jestem z boku. System mi się przed chwilą zmulił. Odpaliłem auto i mi się w ogóle ten wyświetlacz nie włączył. Słyszałem o takich problemach w Volvo, że te centrale potrafią się zawiesić i nic nie można zrobić wtedy. Zmienić temperatury, wentylowania foteli. No w ogóle nic, jeżeli chodzi o ten cały infotainment i ustawienia różnymi funkcjami pojazdu. Fakt, że mogłem jechać. Taki plus. Ale włączyło się. To był pierwszy tego typu problem w tym aucie. Dobra, jadę sobie wolno bardzo przez miasto, więc sobie postawię go aparat na desce rozdzielczej. Tu mam aparacik, elegancko sobie stoi. Nic się mu nie powinno stać przy takiej wolniutkiej jeździe w korku. A ja sobie sprawdzę, jak mnie widać z tej perspektywy. I jak słychać. Będzie trząsło, bo widzę, że lata. No, widzę, że lata. Aparat cały. Na kamerce sportowej nie byłoby żadnego problemu. A tu wydaje mi się, że problem będzie. Zobaczymy. No i co? Tryb prezentacji produktu. Action 4. Ostrzy dobrze, czy nie ostrzy dobrze?
takie różne teściki, ja lubię takie różne zoomowania i inne cuda, cudowania. Czy mi się wydaje, czy paliwa stanęły? Teraz nas nie było 11 dni w Polsce. Zacząłem dostrzegać na stacjach poniżej 6 paliwa. I benzyna i diesel. Dobrze bardzo. Przed wyborami. BP pod strykowem Flat White. Fakt, że mamy już prawie 18, ale to bardzo dobry pomysł, żeby przyjąć takiego Flat White'ika. O, tutaj na BP pod strykowem 604, 610 paliwa, 292 gaz, kamera 360. Bardzo fajne urządzenie. Bystre oko moje dostrzega już z daleka konie. Ojejkuś, jakie ładne koniki. Cześć koniki. Cześć piękne. O, jakie piękne koniki. No cześć. Wyłączona stabilizacja w aucie. Na gładkiej drodze myślę, że to nie będzie widać, żeby coś było nie tak. O, dobra, teraz mam stabilizację na standard. Też jest dość szeroki kąt. Też wydaje się dość spoko. No, też jest ciekawie. Ciekawe, czy coś tam stabilizuje. Jeszcze się nagram z ekranu czwórki. Takie z boku. Ujęcie boczne. Bez dwóch zdań, do vlogowania, do takiej zabawy z kamerą, do łażenia codziennego i uchwytywania jakichś tam chwil. No bezdyskusyjnie kamera sportowa. Mała, poręczna, z dobrą stabilizacją obrazu. Jest bezkonkurencyjna. No ale jeżeli chce się jakoś tak uzyskać ten taki przyjemny dla oka look, taki bardziej profesjonalny look, no to właśnie już trzeba używać jakiegoś bezlusterkowca. No mi brakuje zawsze tego looku. Action 4. Godzina 18.34. Widzę się świetnie, jestem bardzo dobrze rozświetlony. Klasa. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Czego ja w ogóle słucham? Słucham soundtracku do filmu Barbie. Teraz na stabilizacji standard, bo jest szerszy, dużo szerszy kąt niż tej aktywnej. Jak jest w ruchu? Nie powinno być chyba tak bardzo źle. Ale to się ukaże. Zapominam cały czas o włączaniu tej funkcji rozmywania. To powinno być automatycznie. Lubię ten look rozmytego tła. O. To ty tu piłujesz. Co? Ja mówię, kto tu tnie tak? To ja też. Toniaszek, ale leniwy. Co on tam tnie? Ja cię kręcę. To jest niemożliwe. Ja mówię, co ten sąsiad? Nie, mówię, tak ten sam dźwięk maszyny. W przeciwieństwie do inżyniera, ja po sobie sprzątam. No. Klasa. Zobacz. Już skończyłeś? Tak, bo to tylko 4 cięcia na obrzeża zbiornika. W okolicach gwiazd. Były takie gwiazdy na niebie, a ja w basenie po całym zarze rozwalony. Jest to we wrześniu 20. Przepięknie się samowało. Świecę zapaliłem. Słuchajcie, mam wrażenie, że teraz lato jest sierpień, wrzesień, nie? Gdzie jest kociaka? Daj mi tu kociaka tą. Jest to? Daj mi ją. Chodź tu. Ale ładna kociaka. Bardzo. Ojejku, grzeje cię słonko, tak? Wymarzoną mamy pogodę, Karlosku, prawda? Dobry człowiek po mnie przyjechał. Idziemy do Kubusia. To jest dobry człowiek. Zróbmy reklamy Free Energy. Free Energy. O, Bosman, ty jesteś taki groźny. Flet. Ej, fleta. Ej, tupek. Dzień dobry. Przyjechał po mnie Szymon, jedziemy do Kuby. Kuba chce, żebyśmy mu pomagali, pracowali ciężko przy jakiejś robocie, a my chcemy się bawić. My nie chcemy pracować. Od wczoraj wodę, ty się za robotę weź, a nie tylko ty na ludzi czekasz. Ty basen już powinieneś dawno. Kiedy ty z Egiptu wróciłeś? Miałeś to robić już dawno, sprzątać basen po sezonie. Na całą noc podłączył górę, żeby się wlewało. Się nie wylała. Się za robotę weź, a nie. Ale jesteś rolnikiem. Ale jesteś gospodarzem. No właśnie, gospodarzem. Pokaż się. Ktoś ci nasrał na piasek. Wiem. Jak ci nasrał na piasek? No tam taka kubka wsiada. Igor?
Chyba, oh. Nie, chyba Luśka, czy tam Luśka albo Puśka, nigdy nie wiem jak ma... Ale jesteś słodki w tych kaloszkach. Ja pierdykam. Pomóż. Inżynier. Jak? No tą wodę trzeba wylać, no. No bo zachciało wam się basenów, wiesz, nowo bogaccy, wiesz. Baseny na placu. Chyba jaki plan robimy? Jutro. Z jakich zajęć? Ktoś mnie zgarnął, z angielskiego. 10 z małym haczykiem. Jeszcze raz, z czego? Ty masz angielski? Nie, ja. Igor ma angielski. Igor się uczy angielski. Słucham? Igor ma angielski. Ty chcesz powiedzieć, że Igor chodzi na angielski? Tak, jutro zaczyna. Półtora? Igor jeszcze po polsku dobrze nie mówi. To dobre chyba tak od wczesnego, nie? No tak, są takie zajęcia właśnie, gdzie tam po prostu ludzie cały czas gadają po angielsku. Jakby dziecko się oswaja z językiem. No to ty przecież jesteś taki spec angielskiego, to ty mógłbyś go już... A my sobie czasem gadamy po angielsku w domu. Zamiast po polsku? Tak. Znaczy to nie są jakieś zbyt często, ale czasem się zdarza. Ej, przeraża mnie ten basen. On nie ma jakiegoś zaworu od spodu, żeby wodę nie, spuścić? Nie, tam jest zawór, no ale widzisz, że jakby lustro wody już zeszło poniżej tego zaworu, więc... Ja pierdykam. Chyba teraz wiadereczko, no ile to jest? No masakra. Żebyś nie zniszczył basenu, bo zaraz zniszczysz dno i będzie po zabawie. I będzie jednosezonowy. No ale zniszczenie go też jest rozwiązaniem, bo go zniszczysz już... I w przyszłym roku kupię nowy. No. Trzeba traktować te baseny jednorazowo. Najlepiej. Jak przeliczysz na roboczo godziny, to rozkładanie... Mogłem wziąć po prostu nożyk i tak zrobić siu. No będzie no. Się bawić z wylewaniem. Kuba, jakbyś przeliczył na roboczo godziny, to będzie się nagle okazało, że już wiesz, robisz 3, 100 na godzinę zarabiasz. No. A ty myślisz, że ktoś mi za to płaci? No nie, ale w te 3 godziny mógłbyś zarobić te 300 zł. Aha, a w przyszłym roku kupisz za 170 basen. Tą gałkę na środku. Tak. Już dobra. Strasznie dużo pracy, nie Szymon? Tak, ja... No co robiłem? Tym razem uda nam się zjeść. Wiecie co możemy zjeść? Sushi w dłoń. O. Pamiętasz? No, w sumie. A no. No, no. Taką bagietę z wołowinką. Z wołowinką. Właśnie. Dawno to było. Dawno to było. Jeździliśmy wtedy Bawarią. A to było w formie wrapa? Tak. Wrapa. Co tak ładnie pachnie? Ty tak ładnie pachniesz. Ja ty tak się ładnie. Tak spryskałaś ładnie. Oczywiście. Czym pachniesz? Bondem? Nie. Max. Niebieski Max. Weź coś włącz. Nie znam się. Krzysztof Krawczyk. Puść mu tego Krawczyka. Puszczę przecież. Par ostatkiem piękny rec. Gdzie jedziemy? Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Dzisiaj jest piątek wieczór? Tak jest. Na Pietrynę. Klasa. Co przypala wśród medek statka? Statek na parę sprzed lat stu. Proszę bardzo. Piotr Paska żyje. Takie miejsce by nas przywiało. Sushi bowl and ramen. Ja mam usiąść na tym? No jest leżaczek. Poczuję się jak w Egipcie. No właśnie. Chociaż mam złe wspomnienia po Egipcie, jak siedziałem moimi białymi spodniami w tej knajpie i miałem brudną dupcie. Nie no, normalnie. Normalnie, trzyma się. Nie róbcie ze mnie grubasa. Nie. One na pewno nam przyniosą te karty? Nie. Nie no, mówiłem, że na zewnątrz to. Ta łukacka jest zielona. Jaki ŁKS, człowieku, mecz Polek dzisiaj jest, siatkówkę. Już był. Był? Ładnie tu tak. To jest logo ich lokalu, czy to logo producenta? To jest logo Netto. Logo Netto. Bo ja mam taki z Netto, tylko mniejszy. Co, myślisz, że tu pani do nas przyjdzie z kartami? Właśnie idzie. Klasa. No i co ja tu dostałem? Masa rzeczy, skomponuj swoje pcho. Szarpany kurczak z migdałami. Diodza. Ma pizzerka, wiecie, która to jest tam fryzula? A bo w ogóle tu pizzę też mają, nie? Bo tam właśnie widziałem tą kartoniki. Właśnie tą co ja mam w tym, w poluszkach, nie? To co się zajadaliście. Z tą wołowinką, nie? Sushi w dłoń. Ty tego chipotle beef, tak? No właśnie, czyli wezmę chipotle beef na pytanie, co robimy, w sensie, czy potem gdzieś, bo ja te fryty chcę spróbować. No właśnie, mnie te frytki też coś tu ciekawią. Bo czekaj, zadzwonię, zapytam się, nie, on mówił na wypasie. Na terenie, ej, ile tak, tych kart jest, właśnie, kurde, tych kartek. Dużo. Ej, co tu jest grane z tymi kartami? Funky sushi. Wiesz.
Ja pierwszy raz jestem w knajpie, gdzie dostało się raz, dwa... Co, po 40 Oglińskiego? Trzy... Pierdziel. Cztery... A ja może weźmy sobie kilka pozycji i popróbujmy różnych rzeczy, co?